Debaty kandydatów w Radiu Olsztyn. Słuchaj, oglądaj i zdecyduj, kto mówi twoim głosem. To debata z kandydatami na prezydenta Olsztyna. Marek Lewiński, witam państwa. Debatę mogą państwo śledzić także w wersji wideo za pośrednictwem naszej strony internetowej Radia Olsztyn, na naszym kanale na YouTubie oraz na profilu Radia Olsztyn na Facebooku. W studiu Radia Olsztyn zasiedli kandydaci na prezydenta Olsztyna. Przedstawiam państwu ich zgodnie z kolejnością wypowiedzi, wylosowaną jeszcze przed wejściem do naszego studia. Z nami Mirosław Arczak z Komitetu Wspólny Olsztyn. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nasze zaproszenie przyjął Bartosz Grucela z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z nami przy Radiowej 24 także Marcin Możdżonek z imiennego komitetu, który jeszcze dodatkowo nazywa się Lepszy Olsztyn. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nasze zaproszenie przyjął także Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Z nami w studiu także Czesław Jerzy Małkowski z imiennego komitetu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przedstawiam również Grzegorza Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, z panem redaktorem już się witałem. Wylosowałem ostatni numer, ostatni będą pierwszymi. Tak mówi Grzegorz Smoliński, który się z państwem przywitał. Jedno miejsce, jak państwo i widzą, i być może nie usłyszeli jednej osoby, która kandyduje na prezydenta Olsztyna, to Monika Rogińska-Stanulewicz, która zadzwoniła do mnie 3 godziny przed emisją audycji i zrezygnowała z udziału w debacie ze względu na złe samopoczucie, jak mi przekazała. Nasza audycja podzielona jest na 3 części. Pierwsza to oczywiście autoprezentacja. Każdy z kandydatów będzie miał minutę na opowiedzenie państwu o sobie. Potem 2 tematy. 2-minutowa odpowiedź w każdym z tematów i minuta na odniesienie się do przedmówców albo na dokończenie wątków, które nie zmieszczą się w tak zwanej pierwszej turze. Czas będzie mierzony przez nasz zespół realizujący audycję. Koniec czasu sygnalizowany jest takim oto dźwiękiem. O właśnie. Wszystko zatem już wiemy, a jak państwo wiedzą, kolejność wypowiedzi jest efektem losowania przeprowadzanego tuż przed wejściem do naszego studia. Zatem zaczynamy debatę Polskiego Radia Olsztyn. Sprawdź, kto mówi twoim głosem w samorządzie. Debaty kandydatów w Radiu Olsztyn. Czas na autoprezentację. Kandydaci opowiadają o sobie, mają na to po minucie. Zaczyna Mirosław Arczak, Wspólny Olsztyn. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni państwo, Wspólny Olsztyn to zgodnie z dżinglem, który przed chwilą usłyszeliśmy, właśnie państwa głos, ponieważ jest to komitet niezależny, bezpartyjny, oddolny, autentycznie społeczny. Jest to komitet, który zrodził się z niezadowolenia, z niecierpliwości, ale również z energii do wprowadzania zmian w Olsztynie. W poprzedniej kampanii udało nam się wprowadzić jednego radnego, jestem nim, pełnię tą funkcję i tutaj pojawia się słowo wiarygodność. Wszystko, co mówimy, co zapowiadamy, jest wiarygodne, ponieważ moje 5 lat sprawowania tej funkcji jako najaktywniejszego radnego, tego, który dawał przykład, jak należy tą funkcję pełnić, daje gwarancję, że ta funkcja prezydenta Olsztyna również przeze mnie będzie traktowana poważnie, a cały Wspólny Olsztyn, a więc pozostałe 28 osób, zasługują na państwa głos i zapraszam do tego, aby na Wspólny Olsztyn i na kandydata Mirosława Arczaka głosować. Tak mówi o sobie, a także o swoim komitecie Mirosław Arczak. Teraz przy głosie i minuta na autoprezentację Bartosz Grucela, Lewica. Bardzo proszę. Dzień dobry Olsztyn. Szanowni państwo, jestem stąd. Tu się urodziłem, tu pracowali moi rodzice, tu chodziłem do szkoły, tutaj wychowuję rodzinę. Swoją drogę samorządową zacząłem w Radzie Osiedla Kormoran. Kandyduję obecnie na prezydenta Olsztyna z ramienia Komitetu Wyborczego Lewicy. Zdecydowałem się kandydować w tych wyborach, ponieważ mam dość tego marazmu, który dotyka nasze miasto, szczególnie przez ostatnie 5 lat. Potrzebujemy nowej energii, nowego myślenia, nowego spojrzenia. Chcę Olsztyna zielonego, dbającego o transport, budującego mieszkania. Olsztyna, który godnie płaci swoim pracownikom.
Nie skupiamy się na przeszłości, myślimy o przyszłości. My tworzymy całą, ja jako kandydat lewicy, tworzymy całą drużynę. Mam też ze sobą cały sztab ludzi, który wspólnie ze mną przygotował dla Państwa program Dzień Dobry Olsztyn, z którym możecie się Państwo też zapoznać na naszej stronie internetowej. Razem idziemy do Olsztyna właśnie, żeby go zmienić, żeby to było miasto przyjazne i dobre do życia. Tak o sobie mówił Bartosz Grucala. Teraz przy głosie Marcin Możdżonek, kandydat imiennego komitetu uzupełnionego o słowa Lepszy Olsztyn. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem stąd. Tu się urodziłem, tu się wychowałem. To miasto mnie ukształtowało. Tutaj poznałem żonę, tutaj razem wychowujemy swoje dzieci i tu mieszkamy. Nie jestem politykiem, nie należałem i nie należę do żadnej partii. Jestem przedsiębiorcą, prowadzę również działalność społeczną, prowadzę dwie fundacje. Jestem człowiekiem, który szuka dialogu, jestem człowiekiem, który szuka rozwiązań, a nie problemów. I z całą pewnością to wraz z swoją drużyną, drużyną Lepszego Olsztyna, będziemy dla Państwa robić. Wszystko to, co osiągnąłem, wszystkie swoje sukcesy sportowe, zawodowe, biznesowe, ciężko zdobytą edukację na Politechnice Rzeszowskiej w zarządzaniu, wszystko to mam dzięki pracy, swojej wytężonej pracy, pracy ciężkich rąk. Nie zawdzięczam tego nikomu innego. Zachęcam wszystkich bardzo do wspierania drużyny Lepszego Olsztyna, do wspierania kandydatów z moich list i do zobaczenia na mieście. Tak mówi o sobie Marcin Możdżonek. Teraz minutę na autoprezentację ma Robert Szewczyk, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo, często to powtarzam, że Olsztyn to mój dom, tu się urodziłem, stąd są moi rodzice, tu poznałem żonę, wychowujemy trzech synów. Ja od kilkunastu lat pracuję w samorządzie, mam 25 lat doświadczenia w działalności społeczno-samorządowej. Od 3 lat jestem radnym i to doświadczenie, ta moja wiedza pozwala mi stworzyć program dla Olsztyna, który wiem jak zrealizować. Ja bardzo lubię powtarzać to, że Olsztyn to dom, bo dom ma ściany, mury, fundamenty, ale w domu najważniejsi są mieszkańcy, ci starsi i ci młodsi, ci, którzy pracują. I o ich komfort życia dziś, o ich jakość życia musimy wszyscy umieć zadbać, bo to jest podstawa dobrego domu, żebyśmy wszyscy czuli się tu dobrze, żeby młodzież i dzieci miały dobrą edukację, miały dostęp do zajęć pozalekcyjnych, do basenów, żeby starsi mieli opiekę, mieli gdzie spędzać czas. Dziękuję. Tak autoprezentuje się Robert Szewczyk. Teraz minutę na wypowiedź i zaprezentowanie się Państwu ma Czesław Jerzy Małkowski. Bardzo proszę. Tak, dzień dobry Państwu. Jestem od prawie 25 lat samorządowcem. Czynnym bardzo samorządowcem. Byłem przewodniczącym Rad Miasta, radnym, prezydentem. Znam doskonale Olsztyn. Zarządzałem tym miastem przez 7 lat. Po tylko 2 latach zarządzania wygrałem wybory bezpośrednie, pierwsze bezpośrednie wybory. A w 2006 roku, ponownie startując z własnego komitetu, tak jak i dzisiaj, olsztynianie ocenili moją prezydenturę bardzo wysoko, bo wygrałem wybory już w pierwszej turze. Ubolewam nad tym, że dzisiaj cierpimy na brak kultury, sportu, opieki nad ludźmi, tymi młodymi, dziećmi nawet i starszymi. Proszę Państwa, chciałbym bardzo, żeby Olsztyn się rozwijał intensywnie, bardzo mocno, również infrastrukturalnie, ale również i dziękuję. W kulturze. Tak prezentował się Państwu Czesław Jerzy Małkowski z imiennego oczywiście Komitetu Wyborczego Wyborców. Teraz Grzegorz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość i Pańska autoprezentacja. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w minutę bardzo ciężko jest coś o sobie powiedzieć konkretnego, ale postaram się. Urodziłem się w Olsztynie 50 lat temu w Szpitalu Wojewódzkim. Tutaj się wychowywałem, uczyłem, zakochiwałem, no i robiłem różne inne rzeczy, ale to jest długa opowieść. Natomiast pracowałem, osiągając, jak sądzę, wraz ze współpracownikami spektakularne sukcesy. No, będąc w specjalnej strefie ekonomicznej, osiągnęliśmy wyniki, o jakich wcześniej można było pomarzyć. Byliśmy, można powiedzieć, na tak zwanym sportowym pudle wśród tego typu jednostek w Polsce. Obecnie zarządzam oddziałem Energooperator, gdzie przychodząc pracowało 847 osób.
Także doświadczenie w zarządzaniu mam, uważam, duże. Natomiast w samorządzie pojawiłem się w 1998 roku. Przez 12 lat byłem radnym, 8 lat byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta. I moim największym sukcesem jest moja 9-letnia prawie ukochana Dziękuję. Córka. Tak swoje CV streszcza Grzegorz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, autoprezentacja za nami. Czas zatem na pierwszy temat naszego dzisiejszego spotkania. Sprawdź, kto mówi Twoim głosem w samorządzie. Debaty kandydatów w Radiu Olsztyn. Kandydatów na prezydenta Olsztyna pytam dziś o wizję rozwoju miasta, drodzy Państwo. Wspólnie ze słuchaczami chcielibyśmy po prostu usłyszeć panów ABC. Najważniejsze decyzje dotyczące inwestycji, sportu, edukacji i kultury z uwzględnieniem postępującej suburbanizacji oczywiście. Czyli co zrobiłbym jako prezydent Olsztyna, z czym chcę być kojarzony, z jakimi pomysłami idę do wyborów. Proszę o konkretne, najważniejsze działania, z jakimi chcą panowie właśnie iść do wyborów, a także co zrobić po wyborach i skąd wezmę na to wszystko pieniądze. To jest jeszcze pytanie dodatkowe. Bardzo proszę. Więc 2 minuty na swoją wizję rozwoju w tych wszystkich obszarach ma Mirosław Arczak. Czas start. Czas start, chociaż te 2 minuty to będzie naprawdę duży skrót. Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, Olsztyn rozwija się, ale w sposób niezrównoważony. Ten brak balansu bardzo dotkliwie odczuwa masa mieszkańców, którzy skupieni są wokół działań kulturalnych, sportowych, masa działań edukacyjnych i kapitał społeczny, który tracimy poprzez ludzi młodych, energicznych, którzy opuszczają Olsztyn, ponieważ nie natrafiają tutaj na dogodne warunki rozwoju. Jeżeli chodzi o wizję tego rozwoju, to ona jest zarysowana. Tylko ktoś lekkomyślny powie, że rozpoczynamy po wyborach na nowo. Ta wizja jest nakreślona w strategii rozwoju miasta, którą uchwaliliśmy w tamtym roku. Z tej wizji, z tej strategii rozwoju miasta wypływa szereg zobowiązań, które po prostu jako odpowiedzialny prezydent będę realizował. Są to obszary praktycznie wszystkie. Jeżeli mówimy o gospodarce mieszkaniowej, o problemach lokalowych, o problemach edukacyjnych, o niedoborach mieszkaniowych, to w tych strategiach wszystko się już znajduje. Więc jako odpowiedzialny prezydent zobowiązuje się do realizowania już istniejących dokumentów. Wiele z nich zobaczymy za 2-3 miesiące. To będzie spadek po obecnym prezydencie i również deklaruję to, że nie zamierzam wywracać naszej przyszłości do góry nogami, a więc nie zamierzam odchodzić od tych mocno wypracowanych w szerokim procesie konsultacyjnym dokumentów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w już poprzednich debatach często słyszę od kontrkandydatów, że będziemy rozpoczynać na nowo. Drodzy Państwo, nie mamy na to czasu, nie mamy na to środków, nie mamy na to już kadr, ponieważ Olsztyn rozwijający się w tym kierunku jak teraz traci to wszystko, traci te szanse. Niezrównoważony rozwój Olsztyna to oczywiście przeciążenie w stronę dużych inwestycji. I będzie szansa na dokończenie tejże wypowiedzi oczywiście. Panowie, naprawdę proszę o takie ABC. Co zrobię jako prezydent Olsztyna właśnie w tych zasygnalizowanych przeze mnie obszarach? Bartosz Grucela, Lewica, bardzo proszę. Zdecydowanie muszę się zgodzić ze swoim przedmówcą odnośnie tego rozwoju, który jest niezrównoważony w Olsztynie i od tego, jak miasto w ostatnich 5 latach szczególnie się rozwijało, bardzo zapominając o północnej części miasta, zapominając o naszych tych dzielnicach zatorami. Przeprawa na zatorze, która od dawna była obiecywana, nie została zrealizowana, więc ale na pewno do tego wrócimy w punkcie drugim. Nie rozwijał się również zapominając o swoich pracownikach. Pracownicy z urzędu uciekają, są niedobory kadr, nie wie się im płaci. Stąd wynik spór płacowy w urzędzie miasta, w DPS-ie, w MOPS-ie, w Zespole Żłobków Miejskich. I my jako Lewica, jako Partia Razem bardzo przez okres czasu wspieraliśmy pracowników właśnie w ich walce o godne płace. Z kluczowych rzeczy odnośnie
To jest jedna z rzeczy, to rozwiązanie sporu płacowego. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy się zająć. Ale z kluczową taką rzecz inwestycyjną na wizję, na przyszłość jest rozpoczęcie budowy programu mieszkaniowego, budowy mieszkań na długoterminowy wynajem. Pan redaktor pyta, skąd wziąć pieniądze? Wziąć z Funduszu Gwarancyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy możliwość skorzystania ze środków tak samo, jak skorzystało na przykład miasto Włocławek, mniejsze miasto od nas, które w ciągu ostatnich kadencji zbudowało 500 mieszkań na tani wynajem. Możemy iść tą samą drogą i skorzystać z tego samego rozwiązania. Mamy niedofinansowaną kulturę, którą pan redaktor pytał, powinniśmy zainwestować więcej w kulturę. Nie może być takiej sytuacji, jak była w ciągu ostatniego roku, że jarmarku świątecznego nie było. To jest kuriozalna sytuacja, że starówka przez to najczęściej obumiana przez brak dofinansowania. Mamy świetnych pracowników w Miejskim Ośrodku Kultury, którzy mają świetne pomysły, a nie mają odpowiedniego finansowania. I ostatnia rzecz, sport. W 2012 roku pan prezydent Olsztyna ogłosił miasto wolnym od futbolu. Okazało się po 12 latach, że Olsztyn jest miastem wolnym od sportu. Tak mówił Bartosz Grucela. Panowie, przypominam, że diagnoza to jedno. Ja natomiast pytam o bardzo konkretne pomysły w zakresie rozwoju w poszczególnych obszarach, o które proszę teraz Marcina Możdżonka. Czas start. Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim musimy wrócić do tego, aby zadbać o człowieka, aby to zrobić. Co jest potrzebne olsztynianom? Potrzebne są nowe miejsca pracy, potrzebne są dobrze płatne miejsca pracy, więc musimy tutaj przyciągnąć biznes. Musimy uzbroić tereny inwestycyjne na Tracku, aby przyszli inwestorzy, aby przyszedł kapitał. Musimy zawiązać bardzo ścisłą współpracę między biznesem, między uniwersytetem, między szkołami średnimi i miastem po to, aby tworzyć właśnie te nowe miejsca pracy, przyciągać je. Też chciałbym powołać Agencję Rozwoju Olsztyna, która właśnie by się tym zajęła. Zajęłaby się też kompleksową obsługą takich inwestorów. Zajęłaby się promowaniem Olsztyna poza granicami naszego miasta, promowaniem Olsztyna też w samym Olsztynie, przyciąganiem tutaj prócz inwestorów, studentów i przyciąganiem mieszkańców, którzy z tego miasta niestety wyjeżdżają i wyjechali. Żeby zadbać też o człowieka potrzebna jest kultura, która w ogóle cała sfera sportowo-kulturalna została zatopiona w naszym pięknym mieście, więc musimy postawić na kulturę. Kulturę, czyli na starówkę, ożywić nasze stare miasto. Zrobić dużo bezpłatnych wydarzeń kulturalnych. Postawić na turystykę festiwalową. Bardzo mocno wspomóc i zreorganizować pracę Miejskiego Ośrodka Kultury. Dać im w końcu narzędzia, dać im możliwości do tego, aby mogli się rozwijać. Jeżeli chodzi o sferę sportową, musimy wprowadzić rozwiązania systemowe, jeżeli chodzi o sport, tak żeby sport był dostępny w równym zakresie do wszystkich, do małych dzieci, do młodzieży, do dorosłych i do seniorów, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od lekcji pływania w szkołach po seniorów, którzy będą mogli sobie chodzić na zajęcia ze zdrowego kręgosłupa. Także te wszystkie kwestie są szalenie, szalenie dla nas istotne, abyśmy o tym myśleli. Miasto też musi pozostać miastem zielonym. To musi być zielona stolica Polski. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, przypominam, że pytam kandydatów na prezydenta Olsztyna o bardzo konkretne pomysły dotyczące rozwoju miasta w kontekście inwestycji, sportu, edukacji i kultury. Liczymy na to, że po prostu powiedzą nam, co chcą właśnie zrobić w tym zakresie. Co zrobi Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej? Bardzo proszę, czas start. Jako rodzic, jako ojciec trzech synów, wiem, jak ważne jest, żeby miasto znów było partnerem, znów wspierało rodziców w wychowaniu naszej młodzieży, naszych dzieci. Zależy mi na tym, żebyśmy rozszerzyli ofertę zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych dla naszej młodzieży, bo to miasto prowadzi szkoły. Znów będziemy budować orliki, na to będą programy rządowe i ja wiem, jak te pieniądze pozyskiwać. Potrzebujemy rozszerzonej bazy sportowej, bo przez sport świetnie wychowuje się młodzież. To samo jeśli chodzi o stadiony, kompleks boisk dla dzieci, dla młodzieży, do nauki gry w piłkę po dawnym stadionie Warmia. Wiemy już, jak to można zrobić. Mamy na to projekty. Nie zapominajmy o seniorach. Mam wielu przyjaciół w gronie olsztyńskich seniorów i wczoraj im obiecałem i zapowiedziałem, że stworzymy Centrum Zdrowia Seniora. Miejsce, gdzie oni będą najważniejsi, gdzie ich zdrowie, profilaktyka, gdzie będą mogli dostać dla nich przygotowaną specjalną ofertę, żeby mogli dbać o swoje zdrowie.
Oni też potrzebują specjalnego miejsca, gdzie mogą wypoczywać, gdzie mogą spędzać czas aktywnie, gdzie mogą spotykać się z przyjaciółmi, gdzie mogą po prostu przebywać. Wiem, że na takie miejsca do ich prowadzenia będą środki. Spotykałem się w tym celu z ministrą do spraw polityki senioralnej, panią Okłą Drewnowicz. Czy to jest wszystko w zasięgu miasta? Możemy to zrobić bardzo szybko. Chcę jeszcze wspomnieć o przedsiębiorcach, bo to bardzo ważne, żeby nasi przedsiębiorcy i nasi mieszkańcy mieli po prostu pieniądze, dobrze zarabiali. Zajmuję się tym zawodowo, wspieraniem przedsiębiorców, funduszami europejskimi, informacją o funduszach europejskich. Dziś w mieście nie ma dobrej promocji gospodarczej. Musimy ją stworzyć. Dziękuję. Mówił Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej. Co zrobię w kontekście inwestycji, sportu, edukacji i kultury? To pytanie zadaję teraz Czesławowi Jerzemu Małkowskiemu. Bardzo proszę. Tak, proszę Państwa, zacznijmy od inwestycji. No więc bardzo ważna jest inwestycja drogowa, ulica Nowobałtycka. Trzeba to jak najszybciej rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia i wreszcie dokonać tego sensownego połączenia Zatorza z centrum. To cały czas Zatorze na to czeka. Myślę, że to jest bardzo pilny temat, kwestia inwestycji. Również zrobić wszystko, żeby do Olsztyna, tutaj w Olsztynie zafunkcjonowała jakaś firma zagraniczna, polska, nie wiem, ale żeby budowała zakład pracy zatrudniający naprawdę dużo ludzi, bo zaczyna zaglądać nam bezrobocie, ale zakład koniecznie ekologiczny. Kultura. Proszę Państwa, z kultury jest bardzo źle. Więc trzeba jak najszybciej uruchomić pewne mechanizmy i najlepiej poprzez organizacje pozarządowe. Ja przypomnę, proszę Państwa, że w 2006 roku na działalność kulturalno-sportową organizacji pozarządowych było wpisane w budżecie 500 tysięcy. Nie zgadliście Państwo, ile dzisiaj? Dzisiaj jest 50 tysięcy. I to jest ta różnica w rozwoju kultury i sportu dzisiaj i kiedyś. Chciałbym również sport. Jesteśmy jedynym miastem, które nie ma stadionu sportowego. To jest wstyd. Trzeba podjąć wszelkie działania, żeby ten stadion był. I tak a propos 100 milu. Uważam, że w każdym roku ja jako prezydent będę gwarantował, że w budżet będzie wpisany 2 miliony na 100 mil. Postaram się, żeby wynagrodzono chłopakom motocrossu, którym odebrano wspaniały tor, na którym 5 lat temu, w 2005 roku, odbyły się Mistrzostwa Europy. Tego zabrakło i wreszcie Stare Miasto musi tętnić życiem. Ale znowu odwołuję się do organizacji pozarządowych. Piękne festiwale, koncerty, folklor międzynarodowy. To wszystko funkcjonowało w Olsztynie. Trzeba to tylko przywrócić. Ja wiem, jak to zrobić, bo ja to robiłem kilka lat temu. I zapewniam Państwa, że w momencie, kiedy zostanę prezydentem, już w 2025 to wszystko uruchomi. Tak mówił Czesław Jerzy Małkowski. Teraz o swoich pomysłach opowiadać będzie Grzegorz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Dwie minuty pańskie. Szanowni Państwo, przyszedłem do tego studia bez notatek, ale to nie oznacza, że jestem jakimś odszczepieńcem i nie jest to zarzut wobec moich kontrkandydatów, ale dlatego, że już było tyle debat, że praktycznie nauczyłem się na pamięć tego, co tutaj mówimy wszyscy chyba, bo wiele postulatów, co mnie też, mogę powiedzieć, cieszy, się powtarza. I jeśli chodzi o budżet, przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, żeby było więcej wpływów do budżetu. Bo planować można różne rzeczy, natomiast bez dofinansowania z zewnątrz, w budżetowych środków, niestety nasze najpiękniejsze plany się nie zrealizują. Dlatego od wielu lat, w sumie od 8, mówiłem o tym, żeby zagospodarować tereny między Lubelską a tam, gdzie jest Track, tam między innymi, gdzie KOWR posiadał swoje tereny, żeby tam były plany zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednia infrastruktura, która pozwoliłaby nam w pobliżu obwodnicy przyciągnąć inwestorów, którzy niestety zaczęli pojawiać się w ościennych gminach. Jeżeli chodzi o konkrety, które tu jeszcze nie padały, byłbym, bo już tyle tego powiedzieliśmy, że myślę, że widzowie śledzący debaty niektóre rzeczy zapamiętali, ale nie padło tutaj hasło Miejskiego Szpitala Klinicznego. Byłbym za tym, żeby taki szpital w Olsztynie powstał. Jest tylko kwestia do dyskusji, w jakiej formule. Także szpital miejski, unowocześnienie poprzez dofinansowanie bloku operacyjnego, stworzenie odpowiedniego SOR-u. Także tego typu sprawy związane, wcześniej tu wymienione, ze sportem, jestem jak najbardziej na tak. Startowałem na wszystkich stadionach,
praktycznie rzecz biorąc w Olsztynie. I teraz to jest obraz nędzy i rozpaczy. I mówię to z wielkim żalem. Także jestem za budową nowego stadionu, ale w miejscu, w którym się on obecnie znajduje. Stadionu miejskiego wielofunkcyjnego. No także to centrum, które miałoby powstać sportowe przy Alei Sybiraków. Dziękuję. Będzie szansa, żeby dokończyć tę wypowiedź. Tak mówił o swoich pomysłach Grzegorz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. No to właśnie, czas na dokończenie, ewentualnie odniesienie się do tego, co padło. Do tego też zresztą zachęcam panów, żeby właśnie nieco w tej dodatkowej minucie podyskutować. Zaczyna zatem Mirosław Arczak, Wspólny Olsztyn i minuta przed panem. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój Olsztyna, to ten balans możemy przywrócić tylko otwierając się na głos mieszkańców. Jako prezydent przewiduje powstanie czy powrót do pewnych gremiów, czyli rad, które w temacie kultury, sportu będą ciałami doradczymi, ponieważ prezydent jest tylko wykonawcą woli mieszkańców. I tą wolę należy poznawać regularnie i wsłuchiwać się i realizować te oczekiwania. Bo możemy mówić o konkretach, kandydaci. Ja od nich czasami uciekam, ponieważ nie jestem pewien, czy to będą te oczekiwania, które w pierwszej kolejności należy zrealizować. Konsultacje z mieszkańcami od dekady nijak się mają do decyzji podejmowanych przez prezydenta i to ludziom bardzo doskwiera. Narzekamy na spadek zainteresowania, wręcz na niechęć mieszkańców wobec władz. Tak mówił Mirosław Arczak. Teraz przy głosie Bartosz Grucela, Lewica. Pańska minuta. Mogę kontynuować tak samo po Mirku. Za niechęć mieszkańców obraca się tym, że na takiej sesji Rady Miasta raz w roku, w zeszłym roku, z mieszkańców zabrała tylko głos tylko jedna osoba. Byłem to ja, który pokusiłem się na zebranie odpowiedniej ilości podpisów, by móc zabrać tam głos, wypowiedzieć się o strategii Rady Miasta. I tak zdecydowanie brak rozmawiania z mieszkańcami to jest jeden z największych problemów, który tyczy jak choroba, która dręczy nasze miasto. Pan Smoliński powiedział o tym, że musimy uważać z finansami, bo nie mamy na nic środków. No dzisiaj prezydent ogłosił, że mamy świetny budżet. Tylko powiedział, że mamy niewielkie zadłużenie, wszystko się świetnie realizuje. Tylko to w takim razie pytanie do prezydenta, dlaczego, do przewodniczącego Rady Miasta również, dlaczego w ciągu ostatnich 5 lat godziliście w różne działalności miejskie? Godziliście Radę Osiedla, godziliście sport, godziliście kulturę. Okazuje się, że budżet jest w świetnym stanie, więc szliśmy tylko i wyłącznie w jedną inwestycję infrastrukturalną. No, powinniśmy teraz przerzucić ten wektor. Okazuje się, że dziękuję. Pieniądze w budżecie tak są. Swój czas na ripostę wykorzystał Bartosz Grucela z Lewicy. Teraz Marcin Możdżonek i kolejna minuta. Bardzo proszę. To ja w dużym skrócie dokończę swoją myśl, bo Olsztyn jeszcze powinien też się oprzeć o turystykę, ale nie taką w ogólnym rozumieniu, jaką wszyscy widzimy, ale turystykę chociażby festiwalową. Wszystkie te wydarzenia kulturalne, jak Olsztyńskie Noce, bluesowe, poezja śpiewana, one oczywiście wrócą. Ja bym chciał, żeby u nas wydarzały się różne festiwale muzyczne, na przykład festiwal muzyki metalowej, wszak to z Olsztyna pochodzi zespół Vader, słynny na cały świat. Możemy też myśleć o zupełnie innej turystyce. Tutaj, o czym też Grzegorz Smoliński mówił w kilku innych debatach, możemy tutaj organizować bardzo często zawody wędkarskie. To będzie nam napędzało również strategię. I tutaj jedną uwagę sobie pozwolę właśnie do Grzegorza Smolińskiego, bo ja o szpitalu klinicznym mówiłem w swojej kampanii i nowy szpital kliniczny moglibyśmy wybudować, pozyskać na jego środki, możemy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten szpital moglibyśmy oddać właśnie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu i wtedy mielibyśmy 3 jednostki kliniczne o wysokiej jakości usług w naszym mieście. Dziękuję. To był Marcin Możdżonek. Teraz Robert Szewczyk i Koalicja Obywatelska. Pańska puenta, odpowiedź, minuta. Bardzo dużo rozmawiamy z olsztyniankami i z olsztynianami. I przewija się jedna sprawa. Bardzo często, czy to starsi, czy młodsi, mówią o tym, że oczekują większej oferty takiej rozrywkowej, kulturalnej w mieście. I to w przeróżnej formie. Ale dostępnej dla nich, na Starym Mieście, bliżej ich miejsc zamieszkania. Pomysłów jest mnóstwo i uważam, że taka oferta szeroka dla starszych i dla młodszych, taka, która będzie dla nich dostępna, bezpłatna, uatrakcyjniała ich życie w mieście, jest po prostu
bardzo potrzebna i musimy o to zadbać. To będzie jedna z pierwszych spraw do zrobienia, ponieważ już przed nami kolejna edycja Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Możemy zorganizować oprócz Green Festiwalu szereg innych koncertów i wydarzeń, na których, które będą skierowane i do olsztynian, i do gości z zewnątrz. Dziękuję. Tak o kolejnych propozycjach mówił Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej. Czas na ripostę, puentę, Czesław Jerzy Małkowski, bardzo proszę. Tak, proszę Państwa, no kontakt z ludźmi, tak, tego brakowało ostatnio bardzo. Ja jako radny w każdy piątek przyjmowałem mieszkańców Olsztyna, proszę wierzyć, zawsze byli ludzie, którzy mieli swoje sprawy trudne do załatwienia i trudno było im pomóc nawet. Natomiast jako prezydent miasta deklaruję, że w każdy poniedziałek od godziny 16 do 20, tak jak to robiłem poprzednio, będę przyjmował wszystkich mieszkańców w ich sprawach i żadnego mieszkańca nie zlekceważę. Co do kultury, proszę Państwa, przywróćmy pieśń szantową, która była tak pięknie bardzo koronowana na Starym Mieście przez wiele lat. Przywróćmy przegląd zespołów, młodzieżowych zespołów różnych muzycznych. Przez tydzień czasu chłopcy z całego Olsztyna grali. Oczywiście mieli nagrody, mieli świetne jury. Przywróćmy wreszcie w amfiteatrze piękne koncerty typu Śląsk, Mazowsze i tym podobne bezpłatnie, żeby ludzie, którzy mieszkają w tym mieście, płacą podatki, mieli możliwość tam uczestniczyć. Tak mówił Czesław Jerzy Małkowski. I ostatni głos w tej rundzie to Grzegorz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. No, dziękuję, panie redaktorze. Szanowni Państwo, no bardzo ważne są projekty infrastrukturalne, o czym mówiłem też już wiele lat temu, między innymi o połączeniu Zatorza ze Śródmieściem w 2006 roku. To była jedna z moich pierwszych interpelacji. I tutaj cieszę się, że mamy to samo zdanie, chociażby z przedstawicielem Lewicy, z panem Bartoszem Grucelą. I zgadzam się i też o tym mówiłem, że uważam, że północna część miasta rozwija się wolniej od południowej. Natomiast wracając jeszcze do projektów infrastrukturalnych, niezbędne jest połączenie Wilczyńskiego z Warszawską. Uważam, że to bardzo pomoże odkorkować, mówiąc kolokwialnie, południowe dzielnice Olsztyna, bo teraz jest tam bardzo poważny problem. Jeżeli chodzi o sprawy związane ze sportem, z młodzieżą, uważam, że powinny zostać w szkołach utworzone ligi. Ligi, które zrzeszałyby dzieci, które grałyby w różnego rodzaju, uczestniczyłyby w rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportowych międzyszkolnych. Taka liga byłaby czymś naprawdę rewelacyjnym. Dziękuję. I utworzenie Rady Dyrektorów, dziękuję, która pomagała Grzegorz Smoliński, w prowadzeniu Prawo polityki i oświatowej. Sprawiedliwość. Dziękuję. Drodzy Państwo, to był nasz pierwszy temat przy okazji tej debaty. Teraz czas na drugi. Sprawdź, kto mówi Twoim głosem w samorządzie. Debaty kandydatów w Radiu Olsztyn. Transport i komunikacja to temat istotny dla każdego miasta wojewódzkiego. W ostatnich latach była budowa infrastruktury tramwajowej, to doskonale wiemy. Mamy ograniczone możliwości poruszania się samochodem po centrum miasta, to też obserwuje każdy mieszkaniec. Co dalej? Pytam o to kandydatów na prezydenta Olsztyna. Na co stawiamy? Na rozwój jakiego rodzaju komunikacji? Podróżowanie jakim środkiem transportu? Różnego rodzaju decyzjami i inwestycjami będą panowie promować jako prezydent miasta. Jaka wizja rozwoju transportu i komunikacji wam towarzyszy? Zawsze pytam o precyzyjne deklaracje. Mirosław Arczak, Wspólny Olsztyn. 2 minuty pańskie. Zrównoważony rozwój transportu to zdawanie sobie sprawy, że to system. System, który jest wypełniony użytkownikami różnego rodzaju. Począwszy od pieszych, którzy potrzebują prostych chodników, równych, wyremontowanych, bezpiecznych przejść dla pieszych. To rowerzyści, którzy potrzebują systemu dróg rowerowych i tutaj mówimy też o powrocie roweru miejskiego, który był doskonałym systemem uzupełniającym komunikację zbiorową. To nie była tylko zabawka rekreacyjno-turystyczna, a przynajmniej tak nie należy jej postrzegać. Mamy transport publiczny, o którym najwięcej mówimy i słusznie, bo największe pieniądze tutaj przeznaczamy jako gmina, jako samorząd i tutaj również jeszcze kilka elementów, a więc
dowartościować zatorze, szeroko pojęte zatorze, które powoli staje się odcięte od reszty miasta. Mamy w programie i zobowiązuję się jako prezydent do stworzenia mikrosystemu obsługującego małymi elektrycznymi pojazdami samo zatorze z wysięgnikami w kierunku Śródmieścia i węzła przesiadkowego, bo zatorze jest specyficznym układem drogowym z drobnymi uliczkami, z małą ilością przystanków. Kolejna rzecz. Wspomniana już tutaj komunikacja ta indywidualna, czyli która skupia najwięcej uwagi, ale która też wiąże się z największą ilością problemów w bezpieczeństwie, w przeznaczeniu przestrzeni, no i również w kosztach. Połączenia, o których tu była już mowa i w poprzedniej nawet dzisiaj rundzie, połączenie, które dotyczy zatorza. Koniecznie musimy szukać miejsca, powoli zaczyna się kurczyć już zasób miejsc, w których to przejście, to połączenie, ta przeprawa nad torami czy pod torami, powoli ilość tych miejsc już zaczyna się kurczyć, ale to jest ewidentnie potrzebne. To jest pilna potrzeba remontu, chociaż ja mam przeświadczenie, że przebudowy wiaduktu na Limanowskiego, ponieważ to może być obiekt, który już musi przewidywać... Stawiamy kropkę. Będzie szansa w ripoście, żeby dokończyć swoją wypowiedź. Na rozwój jakiego rodzaju komunikacji będę stawiał jako prezydent miasta? O to pytam Bartosza Grucala z Lewicy. Bardzo proszę. Zaczniemy od komunikacji publicznej. Powinniśmy dalej ją rozwijać. Tak, ona się trochę rozwijała w ostatnich latach, ale trzeba dokonać pewnych korekt. Mamy jedną niewykorzystaną możliwość transportu szynowego w naszym mieście, który by rozwiązał nam problemy komunikacyjne w północno-zachodniej dzielnicach Olsztyna od następnego roku. Mówię o Olsztyńskiej Kolei Miejskiej. Mamy nowe przystanki kolejowe. Moglibyśmy we współpracy z samorządem, okrzydnymi gminami puścić pociągi szybkiej kolei miejskiej, by ograniczyć ruch samochodowy na ulicy Bałtyckiej, by zachęcić mieszkańców podolsztyńskich gmin do wybrania właśnie alternatywnego środka transportu. Nie budować wielką autostradę z degradującą środowisko, degradującą jezioro Żbik, tylko po prostu puścić co 15 minut kolej. Potrzebujemy, tak jak wcześniej wspominałem, przeprawy na zatorze, nowej przeprawy i myślę, że powinniśmy ją budować również z możliwościami na buspasy, bo zakładając buspasy moglibyśmy również pokusić się o zewnętrzne finansowanie. Musimy robić wszystko, jako wszystkie kandydaci, kandydatki, jako wszystkie siły polityczne w Olsztynie, by powstał wschodni wariant północnej obwodnicy Olsztyna. To rozwinie Olsztyn ekonomicznie, a oprócz tego rozwiąże też dużo problemów komunikacyjnych. Potrzebujemy połączenia komunikacyjnego, związania między ulicą Sikorskiego a Warszawską. I wracam jeszcze do roweru. Jako zapalony rowerzysta nie mógłbym nie wspomnieć o powrocie do roweru miejskiego i chcielibyśmy jego przywrócenia. A do rozwiązań komunikacyjnych jeszcze raz. Mamy w programie zapisanych wprowadzenie nowej taryfy biletowej. Bilet 15-minutowy za 2 zł, by jeszcze bardziej zachęcić Olsztynian do pokonywania właśnie odległości w naszym 15-minutowym mieście, jakby nie patrzeć. Wprowadzenie biletów na sportowo, czyli rozpoczyna się mecz piłkarski, rozpoczyna się mecze AZS-u, wydarzenie kulturalne, bilet na wydarzenie kulturalne upoważnione do przyjazdu. Takie propozycje na Bartosz Grucela z Lewicy. Czas na propozycje dotyczące transportu i komunikacji. Marcina Możdżonka, bardzo proszę, czas start. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o komunikację miejską, dalej musimy w nią inwestować, dalej ją rozwijać, ale z poszanowaniem wszystkich mieszkańców, ich ciszy, spokoju, drobnych przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o główne elementy, jakie chciałbym wprowadzić, to jest wybudowanie parkingów Parkuj i Jedź na drogach wlotowych do Olsztyna, które byłyby takim odkorkowaniem w pewnym sensie ruchu samochodowego. Jeżeli stworzymy odpowiednią komunikację, jeżeli te parkingi powstaną, chociażby w Gutkowie, węzeł Pieczewo, czy nawet w Dywitach jest parking przy cmentarzu, który możemy wykorzystać do tego celu. Jeżeli to zrobimy, no to wtedy damy atrakcyjną ofertę kierowcom, którzy przyjeżdżają do nas również z ościennych gmin i jeżdżą po naszych drogach, za które to my musimy płacić podatki. Tutaj zgodzę się z moim przedmówcą, z panem Grucelem, jeżeli chodzi o kolej miejską. Powinniśmy to jak najbardziej zrobić, uruchomić ją w odpowiednim takcie, tak aby odciążyła również i autobusy, i ruch samochodowy. Ale to musimy i to możemy zrobić tylko i wyłącznie w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ
ponieważ szynobusy są bardzo drogie, ich utrzymanie również jest bardzo kosztowne dla miasta i możemy sobie z tym nie poradzić. Kolejna ważna rzecz to łącznik ulicy Wilczyńskiego, czyli Jarot z ulicą Warszawską. On musi być poprowadzony w jak najkorzystniejszym wariancie dla Olsztyna, jak najmniej kosztownym, tak aby odciążyć tę ulicę za to, że zaraz będzie nas czekał to, co już tutaj padło i to, czego jesteśmy wszyscy świadomi, Rondo Bema i wiadukt Limanowskiego. Więc musimy bardzo mocno zacząć pracować na tym, aby zrobić dodatkowe połączenie ulicy Poprzecznej z ulicą Lubelską, tak aby zatorze miało przede wszystkim pierwsze porządny przejazd na drugą stronę miasta. Tak samo połączenie drogowe już naokoło przy Tracku, tak aby... Dziękuję. Tak swoje pomysły referuje Marcin Możdżonek. Robert Szewczyk, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, odblokowane zostały potężne środki dla Polski rozwojowe z funduszy europejskich. One są także dla naszego miasta. Będziemy musieli umieć je dobrze wykorzystać. Jednym tchem mogę wymienić Nowobałtycką, na którą już dofinansowanie mamy i przetarg ogłosimy w te wakacje. Mogę wymienić kolejne inwestycje, na które musimy dalej projektować, czy Sibiraków, czy parking przy Sibiraków, przy Centrum Onkologicznym, czy Wilczyńskiego Warszawska, czy przedłużenie przynajmniej ulicy Płockiego przez tereny gminy Stawiguda, które już odciążą Pieczewo, osiedle Generałów. Mamy mnóstwo potrzebnych inwestycji drogowych, które musimy wykonać dla naszych mieszkańców. Ale nie zapominajmy o tych inwestycjach mniejszych, drobniejszych, o drogach osiedlowych, o chodnikach, bo nie cieszy naszych mieszkańców nowa droga, jak przed ich blokiem jest połamany nierówny chodnik lub dziurawa osiedlowa droga. Chciałbym stworzyć taki program dla naszego miasta budowy i naprawy dróg osiedlowych i chodników. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, żeby podnieść komfort i jakość życia naszych mieszkańców. Mamy całkiem dobry transport publiczny. Spotykam się, ostatnio byłem na Pieczewie, rozmawiałem z mieszkańcami, często starszymi mieszkańcami. Oni mówią, jak bardzo tramwaj pomógł im po prostu w codziennym życiu, w funkcjonowaniu. Musimy rozwijać nasz transport publiczny, także ten autobusowy, tramwajowy. Będziemy kupować elektryczne autobusy. To też się mieści w KPO. Ja wiem, bo wiem, jak funkcjonują fundusze europejskie. Ale musimy też dalej zachęcać mieszkańców do używania naszego transportu publicznego. Dlatego chciałbym na przykład wprowadzić, tak jak kiedyś wprowadziliśmy ulgę do 8 klasy dla naszych dzieci, jeżdżą za darmo, żeby do 18 roku życia młodzież olsztyńska i olsztyńskie dzieci jeździły transportem publicznym za darmo. Dziękuję. To mówił Robert Szewczyk. Teraz Czesław Jerzy Małkowski. 2 minuty. Tak, proszę Państwa... Transport, komunikacja w mieście to jest nerw gospodarczy, ale również społeczny. Możliwość przemieszczania się w mieście swobodnie, bezkolizyjnie jest bardzo ważna. To prawda, tramwaje bardzo pomogły w tym, ale też przyznaję, że tramwaj przez ulicę Kościuszki to nie jest najlepszy pomysł. Ja osobiście zajmowałem studium tramwajowe w Krakowie. Kiedy po raz pierwszy przysłano właśnie Kościuszki, to poprosiłem o zaprojektowanie po terenie zielonym, tak to dzisiaj Wielanowie robią, ulicą dworcową do dworca. Więc można inaczej robić, osiągając jeszcze lepsze wyniki. Autobusy właśnie elektryczne. Musimy nad tym popracować, ponieważ emisja spalin jest u nas w Olsztynie zbyt duża. Ostatnie badania wskazały, że ogromnie dużo przybyło samochodów. A jeżeli mówimy o samochodach, to proszą się bardzo parkingi. I ja obiecuję, zapewniam, że pierwszym parkingiem, jaki będzie zbudowany w Olsztynie, to parking pod wysoką bramą przy Starym Mieście. I to parking wielopoziomowy, który sam się utrzyma na pewno, bo ludzie na wiele imprez do Starego Miasta przyjadą, jak będą mieli gdzie postawić samochód. To nieprawda, że tramwaj zabezpieczy całą komunikację, bo często przyjeżdżają do nas ludzie spoza Olsztyna. Więc tę komunikację trzeba usprawnić. I na koniec, tak, z zatorzem komunikacja jest fatalna.
chciałem poprawić jak najszybciej. Ten wiadukt na ulicy Limanowskiego jest naprawdę, ekspertyzy kolejne różnie o tym mówią, ale my wszyscy wiemy doskonale, że to nie jest docelowość. Musimy pomyśleć o bardzo poważnym potraktowaniu tego tematu i właśnie środki z Unii Europejskiej, z KPO wykorzystać na ten cel. Jeszcze dwie minuty. Grzegorz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Pańskie pomysły dotyczące rozwoju komunikacji i transportu w mieście. No dziękuję. No, pana redaktor się tu nade mną znęca. Ostatni to już coś ja mam powiedzieć. Nie no, żartuję. Ogólnie rzecz biorąc, to przeszedłem całą ewolucję, można powiedzieć, drogową w Olsztynie, bo najpierw poruszałem się dzięki własnym odnóżom po mieście. Później 10 lat będąc radnym jeździłem autobusami, więc znam i plusy, i bolączki naszego systemu miejskiego. O, tutaj panowie może siedzący akurat po mojej prawej stronie może się troszkę pogniewają, ale nie jestem rowerzystą. Nie. Ostatni raz jechałem rowerem chyba z 40 lat temu. Chcę tę tajemnicę teraz zdradzić. Natomiast bardzo ważne, wrócę do tego, to podkreślamy to chyba wszyscy, są inwestycje infrastrukturalne. Według mnie priorytetowe. Połączenie, jeszcze raz to powtórzę, połączenie Wilczyńskiego z Aleją Warszawską. Tutaj mówiliśmy o funduszach. Wiem, że był chyba projekt, który opiewał na około 300 milionów złotych i zakładał w swoim zakresie estakadę. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest właśnie zatorze. W momencie, w którym wiadukt przy Limanowskiego będzie wyłączony, no to czeka nas armagedon komunikacyjny, już takiego słowa nazwę. Ja przejeżdżam przez ten wiadukt bardzo często i to będzie praktycznie problem całej północnej części miasta. Natomiast jeśli chodzi o inne projekty, jeżeli tramwajowy, sztandarowy nasz projekt komunikacyjny, nie uważam go za priorytetowy w obecnej fazie rozwoju. Jeżeli już, to dokończenie nitki przy Wilczyńskiego. Natomiast to w dalszym czasie i w bardzo pogłębionej analizie i pogłębionej konsultacjami z przedsiębiorcami, którzy funkcjonują przy ulicy, bo to by było na pewno dla tych prowadzących ludzi bardzo bolesne. No i zielona fala, czyli tu stawiamy kropkę, żeby wszyscy mieli sprawiedliwo tyle samo czasu. To jeszcze po minucie czas na szybką ripostę, odpowiedź. Mirosław Arczak, Wspólny Olsztyn. Pańska puenta. Dobrze zaplanowane miasto to miasto, które redukuje potrzeby transportowe. To może dziwnie zabrzmi w tej turze, ale jeżeli mamy edukację, handel, usługi, wszystko co jest potrzebne, zdrowie, blisko siebie, to to miasto 15-minutowe jest w praktyce do zrobienia. Natomiast obecnie to niezrównoważenie miasta powoduje, że te potrzeby transportowe istnieją. Chociażby wszystkie główne urzędy zlokalizowane w samym centrum. To jest rzecz, którą dobry negocjator, mądry prezydent powinien wreszcie podjąć. Ale wracając do konkretów, których pan redaktor oczekuje, wrócę tutaj do indywidualnej motoryzacji, bo oczywiście rozwój sieci dróg jest potrzebny. Wspominałem o niezbędnej przebudowie wiaduktu na Limanowskiego. Ale mamy też rondo ofiar katastrofy smoleńskiej, które od lat prosi się o drobne przebudowy, które będą upłynniać ruch. Mówimy tutaj o osiedlu Generałów. To nie połączenie Wilczyńskiego z Warszawską, a połączenie Maczka z ulicą Towarnickiego. Dziękuję. Czas nieubłagany, ale sprawiedliwy absolutnie. Bartosz Grucela, Lewica. Pańska minuta. Jeśli mogę dodać w takim wypadku jeszcze do tych rozwiązań, no to wprowadzenie szybkich autobusów. Na przykład szybki autobus Dywit. Oczywiście też zaplanuj od razu jakieś wyremontowanie tej drogi, która idzie na Dywity, po to właśnie, żeby dać jakąś alternatywę mieszkańcom podolsztyńskiej miejscowości na dojeżdżanie, bo tych samochodów jeżdża po prostu do Olsztyna zbyt dużo. Nie ma bezpośredniego połączenia między zatorzem a plażą miejską w Olsztynie. To jest taka rzecz, którą warto na nią zwrócić uwagę. Tramwaj, który odjeżdża spod Wysokiej Bramy, odjeżdża ostatni w weekendy, odjeżdża o 23:30. Możemy spokojnie wydłużyć jego funkcjonowanie po to, żeby odjeżdżał o 1:00 w nocy, żeby dać możliwość również wracania z tej sterówki w porze nocnej. I takich małych rozwiązań, małych, których naprawdę możemy zrobić realnie, niedużym nakładem środków możemy wprowadzić się bez żadnego problemu. Jeszcze mam chwilę czasu, to ja pana Grzegorza zapraszam na wspólną przejażdżkę na rower. W takim wypadku pokażę o tym, jak fajnie się
po Olsztynie i jakie to jest fajne jeżdżenie na rowerze. Teraz Marcin Możdżonek i pańska minuta, bardzo proszę. Dziękuję. Oczywiście budowa parkingów przy Starym Mieście jest szalenie istotna, ich wielopoziomowych, czy to na ulicy Mochnackiego, czy przy Nowowiejskiego, i można to zrobić bardzo łatwo, chociażby w partnerstwie publiczno-prywatnym. Kolejna kwestia, drobne przebudowanie co prawda, ale bardzo ułatwiające życie mieszkańcom, ronda ofiar katastrofy smoleńskiej i niezależny prawoskręt z ulicy Artyleryjskiej w ulicę Bałtycką z całą pewnością by się przydał. Kolejna rzecz, w zasadzie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o komunikację. Musimy usprawnić takt autobusów, musimy usprawnić takt tramwajów, tak żeby za przeproszeniem dopchać pasażerów, wtedy to się będzie opłacało. Jeżeli ta komunikacja będzie bardzo atrakcyjna, jeżeli godziny odjazdów będą odpowiednie, częstotliwość kursów, wtedy my będziemy mieli z tej komunikacji naprawdę dużą korzyść. A jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o tramwaje. Wczoraj dostałem maila od mieszkańca ulicy Murzynowskiego, który bardzo narzekał na to, że tramwaje skrzypią i zostaliśmy z tym problemem i będziemy musieli to rozwiązać. Mówił Marcin Możdżonek, teraz Robert Szewczyk, Koalicja Obywatelska, pańska puenta. Odnośnie Murzynowskiego miała być inna puenta, ale powiem odnośnie Murzynowskiego. Spotkałem się już 2 tygodnie temu z mieszkańcami i udało mi się urzędników nakłonić. To ważny komunikat dla tych mieszkańców. I oni wiedzą już, co mają zrobić. Zamontować dodatkowe sporownice, żeby ten tramwaj tam przestał być uciążliwy, bo faktycznie dziś jest i muszą to pilnie naprawić, także ta praca została zlecona. I chciałbym zwrócić przy tych inwestycjach na jedną rzecz uwagę. My się pewnie w większości zgadzamy co do rzeczy, które trzeba zrobić. To są rzeczy też dla specjalistów. Wiem, że będą na to pieniądze europejskie, ale do tych wszystkich pieniędzy trzeba dołożyć też wkład własny. I ja powtarzam to wielokrotnie. To jest ten sam budżet i musimy dziś, musimy zacząć stawiać mieszkańców przed inwestycjami i zacząć się zastanawiać, na które inwestycje możemy sobie pozwolić, żeby nie zatracić możliwości inwestowania w jakość, komfort życia mieszkańców. To, o czym mówiliśmy wcześniej, o kulturze, o sporcie. Dziękuję. Ostatnia minuta. Czesław Jerzy Małkowski, pańska ostatnia minuta. Tak, proszę Państwa, mowa o tramwajach. Ja uważam, że trzeba na chwilę poczekać z tramwajami. Dać odpocząć Olsztynowi od wielkich wykopek i tego typu inwestycji. Natomiast wykorzystać środki unijne, KPO, które zapewnia każdy, że do Olsztyna też płyną, do przyjęcia inwestycji drogowych, komunikacyjnych, niezbędnych dla miasta. Oprócz tych, które tu wymienialiśmy, na przykład ulica Stawigłódzka, całe zacisze. Zwróćcie Państwo uwagę, tam naprawdę jest fatalna komunikacja, jest bardzo zła droga. Tam naprawdę ludzie nie mają jak dojeżdżać, już pomijam samochody. Trzeba jak najszybciej tego typu połączenia z tą częścią miasta też uruchomić i też dobrze, żeby dobrze funkcjonował transport publiczny, bo dzisiaj tam niestety najlepiej nie jest. Częstotliwość jest bardzo rzadka, za rzadka, narzekają na to mieszkańcy. I do tego dodam jeszcze, proszę Państwa, parkingi. To nie tylko parking pod Starym Miastem, parkingi w mieście. Tu stawiamy kropkę. Grzegorz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie zdania w tej debacie. Tak. Bardzo proszę. No jeżeli chodzi o Bałtycką, to na pewno ciekawym rozwiązaniem przy rondzie ofiar katastrofy smoleńskiej byłaby estakada, która pomogłaby tam rozwiązać problemy komunikacyjne, bo to może skończyć się tak, że przy wybudowaniu Nowobałtyckiej to będzie newralgiczny punkt, gdzie część ruchu po prostu zostanie zahamowana. Kolejna sprawa, troszeczkę jak z filmów Barei, no to przystanki przy ulicy Artyleryjskiej, przy której nie zatrzymują się autobusy. Natomiast jako, że debata się kończy, to jeszcze powiem tylko o zielonej fali, która tak naprawdę w Olsztynie jest czerwoną falą i trzeba by było po prostu pozmieniać ustawienia tego systemu, bo po prostu nie da się jeździć przez Olsztyn. Natomiast jeżeli jest koniec debaty, to powiem jeszcze o jednym fakcie, który bardzo mnie męczy, to jest przy tak zwanym leju po bombie przy Wysokiej Bramie. Uważam, że tu mówimy o wykopkach, to tutaj mówię, że wreszcie ten temat chciałbym, żeby został zakończony, bo to po prostu wygląda fatalnie w tak reprezentacyjnym miejscu, akurat przy
pętli tramwajowej. Dziękuję. Mówił Grzegorz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, to była ostatnia wypowiedź podczas tej naszej debaty na antenie Polskiego Radia Olsztyn, która jest oczywiście także do obejrzenia w mediach społecznościowych na naszej stronie internetowej. To ja już teraz pięknie dziękuję kandydatom na prezydenta Olsztyna, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia przy Radiowej 24. Z nami byli Mirosław Arczak z Komitetu Wspólny Olsztyn. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Z nami był także Bartosz Grucela z Komitetu Lewica. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo proszę państwa o głos w najbliższą niedzielę. Nasze zaproszenie przyjął także i w debacie uczestniczył Marcin Możdżonek z Komitetu Marcina Możdżonka. Lepszy Olsztyn. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę. Na naszej antenie słuchali państwo również Roberta Szewczyka z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie i proszę o głos. Z nami był także Czesław Jerzy Małkowski z własnego Komitetu Wyborczego Wyborców. Bardzo proszę głos na mnie na listę numer 10. I dziękuję za udział w debacie. Z nami był również Grzegorz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Wsiądę na ten rower, tylko jakiś pancerny musimy przygotować. Na tym kończymy debatę kandydatów w wyborach na prezydenta Olsztyna. Wybory samorządowe, drodzy państwo, już niebawem w najbliższą niedzielę. Nasz głos ma termin ważności. Najpierw 7, a potem 21 kwietnia. Marek Lewiński, kłaniam się państwu, tymczasem pięknie dziękuję za udział naszym gościom w tejże debacie, a państwu za odsłuchanie tychże na antenie Polskiego Radia Olsztyn. Przypominam, że jeżeli ktoś chciałby popatrzeć na kandydatów, to może to zrobić w mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej Polskiego Radia Olsztyn. Tam debata w wersji wideo. Dziękuję, kłaniam się tymczasem. Debaty kandydatów w Radiu Olsztyn. Słuchaj, oglądaj i zdecyduj, kto mówi twoim głosem.